mam dla Was filmik, w którym chciałabym Wam pokazać moje najnowsze zamówienie ze strony kosmetyki z Ameryki. Powiem Wam, że wybierając te rzeczy myślałam już właśnie bardziej o jesieni. Kolory są takie bardziej jesienne, moje ulubione na tę porę roku, także przechodzę już może do mojego zamówienia, które mam właśnie tutaj. Przyszło do mnie wczoraj, czy przedwczoraj, bo nie wiem kiedy filmik opublikuję. Są to dosyć fajne rzeczy, bo niektóre już z nich przetestowałam, także przechodzimy do filmiku. Zacznę może od takiego masełka. To jest masło do ciała. Miałam już jedno takie, w jednym z filmików Wam pokazywałam. I to jest drugie, to jest olejek makadamia i olejek pomarańczowy. Powiem Wam, że zapachy tych produktów są przecudowne. Jest to taka zbita konsystencja, także nakłada się to normalnie jak masło. No zapach jest przepiękny. Miałam wcześniej inne, teraz Wam nie powiem jaki, bo nie pamiętam, ale te produkty nie są w ogóle drogie, a bardzo dobrze nawilżają. To jest właśnie naturalny balsam do ciała z masłem shea, olejek makadamia i olejek pomarańczowy. Także w skrócie mówiąc, naprawdę dobrze nawilżające masło do ciała. Następnie puder z Paese. Też wydaje mi się, że już go kiedyś zamawiałam, tylko miałam inny odcień. To jest odcień, z tego co pamiętam, 3, czyli taki bardziej już ciemniejszy niż tamten. Tamten chyba był transparentny, taki bardzo jasny. Jest to puder matujący z olejkiem arganowym. Ma fajną taką konsystencję, bardziej zbitą, twarzy nie wysusza. Miałam, tak jak mówię, już ten puder, byłam z niego zadowolona i stwierdziłam, że ten mój mi się kończy. I tak w sumie stwierdziłam, że wrócę do tego, czemu nie. Z Paese właśnie miałam tylko pudry, z tego co pamiętam. Ale jestem bardzo ciekawa tych kosmetyków. Może coś sobie w najbliższym czasie jeszcze zamówię. Możecie dać znać, jeśli mieliście coś z Paese i coś polecacie. Ostatnio zamówiłam taki malutki podkład. To jest bardzo fajne właśnie na tej stronie, że możecie sobie wybrać i możecie kupić około 6 zł taką malutką próbkę podkładu. I przez to możecie sprawdzić, czy to jest Wasz odcień, czy Wam odpowiada, czy podkład nie jest dla Was za ciężki, czy jest wystarczająco kryjący. No i szczerze mówiąc, zawsze chciałam ten podkład z tej mat. Ja już nawet kiedyś sprawdzałam w drogerii, jak byłam. Stwierdziłam, że zamówię właśnie z kosmetyków z Ameryki taką malutką próbkę. To jest akurat najjaśniejszy odcień, bo numerek 100. I sprawdzę, bo jestem bardzo ciekawa tego produktu i chcę sprawdzić, czy mi będzie pasował. Jeśli tak, to na pewno zamówię sobie większe opakowanie. No i tak jak mówię, fajna opcja, jeśli chcecie przetestować, jeśli nie umiecie znaleźć fajnego podkładu dla siebie, możecie zamówić kilka takich malutkich próbek. No i możliwe, że odnajdziecie ten swój właściwy, idealny, można powiedzieć. Tutaj mam tusz z L'Oreal. To jest jakaś nowość, z tego co wiem. Nigdy tego tuszu nie miałam. Mama powiedziała mi, żebym zamówiła, bo tam się tusz kończył, także stwierdziłam, że zamówię ten. Zazwyczaj zamawiam inne, żeby przetestować, znaleźć taki swój idealny, bo szczerze mówiąc, mam tylko jeden tusz, który mega uwielbiam, z The Balm, a resztę to jak mam, to są spoko, ale to nie jest żadne wow. Także cały czas poszukuję idealnego. Możecie dać znać, jeśli posiadacie taki, taką właśnie maskarę idealną dla Was. Tutaj z tego co widzę, szczoteczka jest dosyć wysoka. Nie jest ona silikonowa. Zwykła czarna maskara. Zobaczymy, czy będzie się dobrze sprawdzać, czy dalej to jednak nie jest to. Następną rzeczą jest korektor. Korektor tym razem taki w sztywcie. Tak jak mówiłam Wam w ostatnich ulubieńcach, ja już swój idealny znalazłam, ale zamówiłam też ten na próbę, bo zawsze mnie to ciekawiło, czy jeśli korektor jest w sztywcie, to jest tak samo dobry jak w płynie. No i przekonamy się, więc tutaj mamy taką jakby kredkę z tego zrobioną. Jest to odcień... Teraz Wam nie powiem jaki, ale zawsze wybieram najjaśniejszy jaki jest, bo mam dosyć jasną cerę, także myślę, że to sobie łatwo znajdziecie. No cóż mogę więcej powiedzieć, nie testowałam, nigdy nie miałam, ale stwierdziłam, że sprawdzę. Następną rzeczą jest podkład z Max Factor Second Skin Foundation, numerek 60. Zamówiłam go dla mojej mamy, ja niestety nie jestem taka ciemna, także to jest dla mojej mamy podkład, bo też mówiła, że jej się kończy, także stwierdziłam, że Wam pokażę, bo może ktoś jest zaciekawiony, bo tam różne produkty na tej stronce znajdziecie, raz są wszystkie dostępne, raz są niektóre wyprzedane, także na niektóre rzeczy trzeba polować. Teraz coś, co zawsze jest w zamówieniu, powyżej iluś tam złotych możecie wybrać jeden produkt za grosz. Wybrałam taki pisak. Zawsze jak chodzę na paznokcie, to właśnie pani też coś takiego ma. Tym pisakiem sobie tylko moczy w zmywaczu i fajnie czyści to, co nam wyjechało i poprawia po prostu paznokcie. Tak jak mówię, no jak chodzę na paznokcie, coś takiego mam. No aktualnie sama sobie nie maluję, jak wiecie, od pewnego czasu. Natomiast jeśli chodzi o moje stopy, czy o innych członków mojej rodziny, to coś takiego się na pewno przyda, bo zawsze z tym jest problem, że gdzieś się tam wyjedzie, to trzeba tymi wacikami, patyczkami, a tak to będzie do tego specjalny pisak. W zamówieniu ja to miałam za grosz, ale normalnie też jest to tam bardzo, bardzo tanie. A następnie zamówiłam sobie pędzelek do
szminki, bo zamówiłam, zaraz wam pokażę kilka szminek w dosyć dziwnych kolorach i to są już takie szminki, które trzeba nałożyć idealnie, żeby nam nie wyglądały dziwnie na ustach, bo jednak ten kolor jest dosyć widoczny. Zamówiłam jeden z najtańszych, jaki był, zwykły pędzelek, już używałam go, aktualnie mam nałożoną szminkę tym pędzelkiem, powiem wam, że bardzo fajnie się nakłada, no troszeczkę czasu to zajmuje, ale zdecydowanie lepszy efekt, wszystko jest równo ładnie nałożone. I przejdziemy teraz do czterech produktów, jeśli chodzi o moje usta. Zaszalałam w tym miesiącu, jeśli chodzi o produkty do ust, takie kolorowe, bo stwierdziłam, że właśnie jesienią fajnie by było mieć dosyć jasny, lekki makijaż, ale podkreślone fajnie usta. Zacznę może od konturówki. Ostatnio, tak jak wam mówiłam, przerzuciłam się i z Catrice znalazłam fajny kolorek. Stwierdziłam, że na jesień będzie idealny, bo jeśli chodzi o jesień, to kolorki brąz, nude i fiolet, jeśli chodzi o usta. Także taka kredeczka, taka konturówka, myślę, że będzie dosyć fajna, bo to jest numerek 150 Vintage Rose, ale naprawdę kolorek jest taki fajny. Dalej mam szminkę z L'Oreal Paris i to jest odcień Light Brunette i on jest taki ciemnobrązowy w sumie, ale jest brokatowy, także będzie szminka się błyszczeć, nie jest to szminka matowa. Pachnie, o, przepięknie pachnie. Jejku, fajny ma zapach ta szminka. Powiem wam, że jeszcze jej nie testowałam, ale myślę, że będzie to fajny odcień, taki ciemniejszy troszeczkę, jeśli chodzi o moje usta. Kolejna szminka, to jest chyba najbardziej szalona szminka mojego życia. Nie używałam nigdy w życiu takiego koloru. Szminka z Maybelline, z tego co pamiętam, tak, szminka z Maybelline, numerek 875. Kolorek jest dosyć taki wyróżniający się, fioletowy. Powiem wam, że jak ją zobaczyłam, to mówię, a spoko, taki fiolet. Jak nałożyłam, to mówię, o nie, będzie dużo pracy przy tej szmince, bo nałożyłam sobie normalnie tak, ale stwierdziłam, nie za dobrze to wygląda, także będę musiała się tutaj pędzelkiem trudzić, bo naprawdę kolorek jest widoczny i trzeba nałożyć go dobrze. Także taki fajny fioletowy odcień. Na pewno w najbliższym czasie się w nim pokażę. Zobaczycie sami, ocenicie, czy mi pasuje, czy nie. Zawsze miałam coś takiego w sobie, że kurczę, zawsze chciałam kupić jakąś fioletową szminkę, ale zawsze stwierdziłam, że pewnie nie będzie mi pasować. No odważyłam się, zobaczymy, jak będę w niej wyglądać. I ostatnia, którą mam aktualnie na ustach, taki fajny nudziakowo-brązowy, błyszczący kolorek ze Slika. Powiem wam, że kiedyś mojej mamie zamówiłam szminkę ze Slika i była z niej bardzo zadowolona, także stwierdziłam, że też zamówię. One w ogóle mają takie słodkie, malutkie opakowania i kolorek też jest taki, tak jak mówię, nakładałam tym pędzelkiem, który pokazywałam wam przed chwilą. Taka malutka szmineczka. No te opakowania ze Slika mnie tak zawsze urzekają, bo naprawdę są bardzo malutkie i fajne. Już wam mówię, jaki to jest numerek, bo zapomniałam. Numerek 775, ale wszystko i tak będziecie mieć w opisie. Wszystkie rzeczy, które zostaną, bo czasami nie daję czegoś do opisu, bo już jest niestety wyprzedane. Ale wam zapiszę jak coś, bo może będzie potem się pojawi. Także ostatnia rzecz z mojego zamówienia, z tego co widzę. Tak, więc jeśli chodzi o to zamówienie, zdecydowanie więcej to było produktów do ust. Mam nadzieję, że będę z nich zadowolona i będę w nich, będą mi pasować, bo szczerze strasznie mi się podobają. Okej, więc to by było na tyle. Standardowo kciuk w górę, jeśli wam się podobało. Możecie dać znać, właśnie tak jak wam wcześniej mówiłam, o niektórych z tych kosmetyków, czy mieliście, czy polecacie. I możecie napisać, jaka jest wasza ulubiona maskara, bo może w końcu znajdę swój zamiennik, bo ta z The Balm jest dosyć droga. Także chciałabym mieć jakiś tańszy zamiennik. Dobra, więc to tyle. Widzimy się już w kolejnym filmiku. Pa, pa!